Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Infis i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Neighbors Back From Hell. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od poziomu, który się nazywa Popiół i Zamęt. Dobrze, zobaczmy co tam pisze. Ten poziom wymaga od nas zebrania aż 7 monet, czyli poziom już stosunkowo rośnie, także będzie coraz trudniej. Dobrze, co to nam tutaj piszą? Popiół i zamęt. Rodzinka z piekła rodem znowu rusza do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowych pieluch sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie nową rozrywkę, jak przejażdżka na świętej krowie czy spacer po żarzących węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Dokładnie, moi drodzy. Będziemy mogli troszkę zaszaleć, a szczególnie z tymi żarzącymi się kamieniami, czy tam węglem. Także rozpocznijmy sobie ten level. No i standardowo przedstawiamy Neighbors Back From Hell w odcinku Popiół i Zamęt. Cia. No i dobra, znajdujemy się już od razu na planszy. W pierwszej kolejności zabierzemy sobie... Karnister mamy i od razu zapałki. A dodatkowo też zauważyłem, że od razu bezpośrednio do tego ekwipunku pokazał nam się scyzoryk. No dobra. Sąsiad wszedł gdzieś. Tu mamy jakiegoś ogniowładcę. Jakiegoś gościa od płomieni. No dobra, zejdę sobie na dół. Okej, teraz nie wiem, czy od razu przejść, czy nie, bo tu znowu ta jego matka będzie... przemierzała te majty. No, czyli teraz konkretnie wiemy, co ona tam przemierza w tej przemierzalni, nie? Podmienia co chwilę sobie majty. No dobra, sąsiad idzie teraz na loda. To my jesteśmy w stanie sobie teraz przejść tu górą. Co ja mogę tutaj zabrać? Chyba nic. Kurde, co tu jeszcze mogę wziąć? Bo tak, to już wziąłem, jakby nie patrzeć. Cholera, on teraz idzie do jaka? No nie, no to górą. No to górą, moi drodzy, muszę przejść. Teraz tak, tędy szybko wejdę. No co to mogę zabrać? To mogę zabrać i majtki mogę zabrać. No to już... sobie powoli rośnie ten ekwipunek. Czy jak ja bym mógł wziąć łajno tej świętej krowy, słuchajcie. W jaki sposób? Ja bym ją musiał czym... już wiem czym. Tam są takie kwiatki. Ja bym je chyba zebrał tym scyzorykiem. Spróbował je zebrać i nakarmił tą świętą krowę. Spróbujmy. Ale chyba coś tak myślę, że o to chodzi. Dobra, mamy kwiatki. Nakarmmy tą świętą krowę. I otrzymamy od niej w prezencie kału. Tam. No i będziemy musieli to sobie wziąć, gdziekolwiek on to chowa. Proszę bardzo. Krowi placek. Fuj, co za zapach. No, daje wiarę, że jest nieludzki. Dobra, od razu możemy tu już sobie coś pokombinować. To tak, tu rozlejemy benzynę, czy tam naftę. To będę mógł otworzyć. Dobra. Czy ja to mogę podłożyć? Nie, tu jeszcze nie. Ale mogę tutaj troszkę podsycić ten ogień. Kurczę, coraz szybciej ta myszka spierdziela na wyższych poziomach, wam powiem. Okej, tu jeszcze sobie wleję tą benzynę. Dobra, ja poczekam w tym koszu. Albo może... Kurczę, nie, dobra. Bo mamuśka już wychodziła, chyba myślałem, że jeszcze zdołam podmienić w tym dystrybutorze te lody. No ale trudno. Ja za ten czas poczekam, aż sąsiad... sąsiada podpalą. Zobaczmy. Ups.
Zrobili z niego jedną wielką skwarkę. No dobra, on teraz idzie do tej sauny lub do łaźni, czy co to tam. Jak on zostawi tu te lacie, to ja po prostu te lacie wmieszam w te majtki. Taki jest plan. Dobrze, połączmy to. No jak nie? Nie gadaj mi, że nie, bo na pewno tak. Shit, muszę się schować. Coś tu jest nie tak. Czemu ja tego nie mogłem zrobić? Dobra, mniejsza z tym. Jezu, tam teraz ta jego matka będzie łaziła. Ajajaj. Dobrze, sąsiad tam spłonął. Nie dość, że się popalił w stopy, to jeszcze wpadł do tej kadzi z węglem. Znaczy no, z benzyną. Kurczę, no, nie zgrało mi się to w czasie. Aj, będzie ciężko teraz zdobyć wszystkie gwiazdki po kolei. Wam powiem, że będzie ciężko. No trudno, będę musiał troszkę poczekać. Teraz sobie tutaj włożę ten krowi placek. Zdążę? Zdążę. Chyba zdążę. No, zdążę. Ajajaj. Troszkę nie po mojej myśli to idzie. No ale mówi się trudno. Może ten poziom nie będzie zrobiony w 100% tak powinno być, ale będzie statuetka. A to jest najważniejsze. Dobrze, niech sąsiad idzie się rozerwać przy pokazie pirotechnicznym. No tym razem nic mu się nie stało. No dobrze, wleź tam teraz. No i ja dobrze pamiętam, że tu trzeba było połączyć to z majtkami, ale nie rozumiem, czemu on tego nie chce zrobić. No nie, ewidentnie. Cholera, nie wiem. Dobra, podetnijmy te siodło. To będzie już chociaż jedno z głowy. Ale czemu ja tam nie mogę? A może jeszcze raz tą kupę muszę wziąć, słuchajcie. I najpierw umazać te buty w tym łajnie. No nie. No niestety. Czy mogę wziąć jeszcze te kwiaty, żeby ona jeszcze raz nasrała? No niby tak. No, fajne lody, nie? Dobra, niech to jeszcze raz zje. Weźmy to. No nie ma. Ale idź mi stąd, Woody, no. Dobra, sąsiad się teraz wywali na tej krowie. Przyjrzyjmy się temu. Ups. I jeszcze siadła na niego. No dobra, ale co to mam takiego faktycznie jeszcze zrobić? No ja tego kompletnie nie rozumiem. Czemu? Dobra, tutaj z powrotem wejdę. A przecież ja to muszę połączyć z tymi gaciami. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę, tego nie rozumiem. No i kurczę, no. Nie podoba mi się to. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Zrobimy to tak, ja zerknę do solucji i zrobimy szybkiego speedruna. I to już będzie takie na cacy na 100% zrobione, nie? Dobrze, w takim razie za chwilę się widzimy z powrotem.
Dobrze, moi drodzy, udało nam się przejść ten poziom. Zdobyłem wszystkie 7 monet, rozegrałem to idealnie. Tak samo 6 razy pod rząd dało mi się wzbudzić z niego atak agresji. Przeszedłem w to w jakieś 4 minuty 42 sekundy. No i oczywiście mamy statuetkę. A nasz wynik końcowy to 22 770. Także kolejny dobry wynik. Dobrze, moi drodzy. Co my tu mieliśmy? Aha, popiół i zamęt. Dobrze, to teraz czeka nas kolejny poziom, który się nazywa oświecenie. To jest już poziom, który będzie jeszcze bardziej wymagający od poprzedniejszego. Będę musiał zebrać tutaj aż 8 monet, co będzie nie lada wyzwaniem. No i co my tutaj mamy? Oświecenie. Sąsiadowi nie udało się jeszcze zyskać przychylności Olgi, a troskliwa opieka mamuśki zaczyna mu wyraźnie doskwierać. Niestety, całą złość sąsiad wylewa na bogu ducha winnego słonia. Ale biedne zwierzę ma tajemniczego obrońcę, który już planuje zemstę. Także zapowiada się też ciekawie. No dobrze, to rozpocznijmy ten poziom, moi drodzy. Co tutaj na nas będzie czekało? Neighbors Back from Hell w odcinku Oświecenie. Dobrze, znajdujemy się gdzieś na plaży, ale nadal w Indiach. Dobrze, co my to mogę jeszcze wziąć? Kurczę, bardzo kojarzę ten level i to w ten negatywny sposób. Czyli to nie będzie takie proste, tak mi się wydaje, żeby przejść ten poziom. No ale zobaczymy. Dobra, on idzie do mamuśki. Dobra, Olga nam raczej nic nie zrobi. Natomiast ja sobie wezmę te wiosło, czy cokolwiek to jest. A tamto jeszcze nie mogę wziąć, ale tak, wezmę sobie olejek. Dobrze, Olga się pójdzie przebierać, czy tam kąpać. Ja sobie wezmę jej stanik, bo się przyda. Nie pytajcie po co, ale się przyda. Sami zobaczycie. Dobrze. Ona się tam przebudziła. A co on robi? A on przebiera kapelusze ubiera. Przymierza, o, to chciałem powiedzieć. O cholera. No i mój błąd. Pośpieszyłem się. Kurczę, pośpieszyłem się za bardzo. Dobrze, wejdźmy tu jeszcze raz. Muszę pamiętać, że ja tu muszę się skradać. Ale gdzie on idzie? Aha, ten idzie z psem tutaj. Kurczę, on robi takie kółka cholerne dziwne. Nie podoba mi się to. No ale dobra, mniejsza z tym. Dobrze, weźmy tą kość z tym mięsem, czy co to jest. Kość, wielka soczystość. Soczysta kość, a soczystość. Boże, co jest ze mną dzisiaj nie tak? Dobra, tu mamy wszystko. No to co? Aha, ja tam mogę coś pod bierakiem wziąć chyba. Nie za bardzo. Bo co się tam mieni? Mogę? Nie, nie mogę. No niestety nie. A nadal przedmiotów mamy stosunkowo mało. Dobra, może nie będę tego jeszcze podkładał. Czy ja mogę połączyć stanik z arbuzem? Okej. I ten stanik z arbuzem będzie mi potrzebny chyba, żeby dostać ten pas z narzędziami. Chyba. Nie, no to podbierakiem może, co? Dobra, podbierak się nada. Ajajajajaj. Ta myszka nieokrzesana jest. Dobrze, co my tu mamy? Obcęgi. Dobrze, co jeszcze z tym melonem można by było zrobić? Nie wiem. Gdzie on tego psa odstawił? Aha, dobra.
Kurczę, jakoś tą kość trzeba będzie zgrać. Tylko nie wiem jak. Olejek do opalania. Oleista ciecz, podobno chroniąca przed słońcem. Dobra, może już coś zacznijmy robić. Czyli tak, jeżo zwierza damy mu do kapelusza. Okej, okay, to położymy przy słoniu. Dobra. Sąsiadowi się trochę oberwie. Kurczę, za szybko. Znowu bym dostał w ciry od mamuśki, nie? Się zapominam. No ale on już tu idzie podmienić ten. Tak trochę lipa. Aha, tak to muszę użyć. Okej. A mogę to odkręcić. To mogę raczej odkręcić. Aha. Ale po co mi ta ośmiornica? No dobra. Po co mi ta ośmiornica? Słuchajcie. A może olejek? Nie, ośmiornica? Nie. Ups, pieskowi się oberwało. Oj. No nie fajnie. Dobra, mogę teraz tam szybko pójść. Czy mogę tu podłożyć w jakiś sposób? Okej. To mogę podłożyć. Przejdę tędy. Ale po co ta ośmiornica, słuchajcie? Ciężko stwierdzić. Po co mi ta ośmiornica? Aha, i teraz będzie ośmiornica do czapki. Aha, a jeżozwierz nie miał być tam, tylko miał być na siedzisku. Boż, dobra. Tylko to nadal nie zmienia sytuacji, po co mi jest ten olejek. Aha, bo on się przestraszy, słuchajcie. I wskoczy na tą skocznię. No. Trochę niezbyt zgrałem, nie? O, widzicie? I on tu by się poślizgnął normalnie. Tylko, że ja nie dałem smarowidła. No dobra, mniejsza z tym. Dam to tu, on się porazi prądem. Ja poczekam, aż ta mamuśka znowu się obudzi, bo znowu dostanę w ciry. No, zaśnij. A zobaczymy, co on będzie tu wyprawiał z tą ośmiornicą. Ups! Aha! Też czego zamknęło w środku. Dobre, dobre, nie powiem. Dobra, ona już śpi. Posmarujmy w takim razie tą rampę. No i git, moi drodzy, to będzie już chyba wszystko. Zmykajmy stąd. Dobrze, on idzie odnieść tego pieska. No niestety będzie musiał przejść cały ten cykl, żeby znowu się na to nadziać. No niestety, taki minusik. No ale dobrze, poczekamy, poczekamy. Na razie czeka go elektryzujące spotkanie z lampą. Dobrze, usiądź sobie na leżaczku, usiądź. Ups. Nie ma tak na własnej skórze poczuć 230 V.
Dobrze, on teraz będzie spał, no jak się przebudzi, to pójdzie do... Nie wiem, czy do psa od razu. Hej, to nie jest nawet tak źle, tak mi się wydaje. No, pójdzie do psa i za chwilę się wywróci, nie? I będziemy mieli chyba cały level z głowy. O, widzicie? No, udało się. No i super. Dobrze, moi drodzy, ukończyliśmy ten level, zdobywając wszystkie 8 monet. Udało mi się doprowadzić go 7 razy do szaleństwa. Zajęło to równe 9 minut. Równe 9 minut. Okej, okay. Straciłem jedno życie. No niestety bywa. No ale najważniejsze, że jest statuetka. No. Dobrze, moi drodzy. W takim razie to był już drugi level tego naszego dzisiejszego odcinka. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i dotrwanie do końca tego materiału. No i cóż, moi drodzy. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do kolejnych materiałów. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.